Jesteśmy w centrum Dęblina, ale dawniej była to osada Irena, która no, dała jakby początek miastu. Miasto Dęblin jest dosyć młodym miastem, bo powstało w 1954 roku. Żydzi pojawili się tu w osadzie Irena, ale też w Modrzycach w połowie XIX wieku. Część z nich przeniosła się z pobliskich Bobrownik. To było takie typowe miasteczko sztetlarskie. Dominował drobny handel. Ludzie gnieździli się w tych takich połatanych małych domkach. Oczywiście była warstwa Żydów bogatszych kupców, którzy budowali jakieś, tak się mówiło, kamienice. Wielu dęblińskich Żydów utrzymywało się z zaopatrywania oddziałów stacjonujących w tutejszym garnizonie, ale o rozwoju tej społeczności zdecydowała też budowa węzła kolejowego. 1900 rok, 82% ludności stanowili Żydzi. W 22 roku wprowadził się do twierdzy 15 pułk piechoty Wilków i zamieszkały w twierdzy rodziny podoficerów i oficerów. No i w 27 roku do Dęblina sprowadziła się szkoła Orląt. W 39 roku połowę 8-tysięcznej społeczności stanowili Żydzi, połowę Polacy. W Dęblinie żyli dziadkowie Itzhaka Eichenbrennera, mieli piekarnię. On sam urodził się w Warszawie, ale do Dęblina przyjeżdżał regularnie. Mój dziadek i babcia mieszkały w Dęblinie i jeszcze familia duża. Na święta przyjechaliśmy do dziadka i do babci. W Dęblinie powstaje getto. Stłoczeni są w nim tysiące miejscowych, ale też słowackich Żydów. 6 maja 1942 roku zebrano Żydów na rynku tam przed ratuszem i biegiem popędzono na rampę kolejową i tam załadowano ich do wagonów towarowych i cały transport skierowano do obozu zagłady w Sobiborze. 15 października 1942 roku dokonano drugiej wywózki. Jedyni Żydzi, którzy jeszcze funkcjonowali na terenie, to byli w obozach pracy, których było 5. Największy był obóz ten Bauleitung der Luftwaffe i ponieważ oni byli potrzebni do stałej obsługi lotniska, kilkaset tych Żydów dęblińskich w ten sposób się uratowało. Itzhak Eichenbrenner jako kilkuletni chłopiec z rodzicami ucieka z Warszawy do Dęblina. Trafiają do getta, potem do obozu pracy. 2 lata byliśmy tam. W lipcu 1944 roku posłały nas do Częstochowy. Kiedy młody Itzhak był w obozie, wymykał się przez druty i poznał tam polskiego chłopca. Adolek był synek chłopskiej familii koło naszego obozu. Ja tam chodziłem prawie każdy dzień przez druta płotu. No przychodził, on całe dnie tu ze mną prawie był. Całe dnie, bo tak jak dzieci. No. Ojciec do roboty, a on tu przyjechał do nas. Bawiliśmy się, wracaliśmy, jak to dzieci. No. Itzhak Eichenbrenner razem z rodzicami przeżył wojnę. Wyjechał do Izraela, gdzie został lekarzem. Cmentarz dęblińskich Żydów jest w Bobrownikach. Choć nie ma tam macew, jest upamiętnienie. W samym Dęblinie nie ma śladów po synagodze czy mykwie. Są kamieniczki, tablica na ulicy Okulnej i miejsca pamięci przy ulicy Balonnej, w pobliżu terenu, gdzie był jeden z 5 obozów pracy. Postanowiłem przywrócić pamięć o tych Żydach. Pół miasta zostało zamordowane. Ten temat w ogóle nie był podnoszony publicznie. No i ja postanowiłem to przerwać. No. I wymyśliłem sobie, że ufunduję taki obelisk. Obok w 2022 roku powstała wyjątkowa Aleja Pamięci.
we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina i tutaj z inicjatywy pana Tadeusza Opieki postanowiliśmy upamiętnić rodziny polskie, które w okresie Holokaustu, w okresie wojennym opiekowały się osobami, które chciały się schronić przed represją niemiecką. Upamiętniliśmy te rodziny, stawiając 23 kamienie, na których wyryte są nazwiska tych rodzin. Udało się wokół tej inicjatywy zgromadzić dużą grupę ludzi, bo jest 51 patronów i są te drzewka pamięci. Jest też pamięć i przyjaźń. Ja zawsze pamiętam, jak po wojnie, kiedy ja byłem w Polsce, ja też byłem u jego. Poszłem go odwiedzić. W Dęblinie jeszcze w tym roku ma powstać Izba Pamięci, poświęcona historii miasta i twierdzy, ale też dęblińskich Żydów.